Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Przepracowaliście dobrze ten okres przygotowawczy, za nami już trzy kolejki. No, mieliście połowę boiska do trenowania. No tak, jesteśmy przyzwyczajeni do ciężkich warunków, bo Michał Gierz o tym już powiedział wystarczająco dużo i nie chcę już do tego wracać. Jest jak jest, zaciskamy zęby i trenujemy i walczymy i z pokorą przyjmujemy te wyniki. Ale wyglądacie na mocniejszy zespół chyba niż jesienią, tak? Dlaczego mocniejszy? No to już odpowiadam. No, mam do dyspozycji wszystkich zawodników. Na placu dzisiaj od początku było tylko dwóch młodzieżowców, a jesienią zdarzało się, że było po 5-6, także to jest to. Chciałem przypomnieć, że tylko w ostatnim meczu tutaj z Kotwicą miałem do dyspozycji wszystkich zawodników i ten mecz wygraliśmy 3-0. Tak, wszystkie mecze praktycznie graliśmy z dużą ilością młodzieżowców. To znaczy, że należy oczekiwać dobrych wyników w Ostrowi wiosną? Tak, jeśli mam do dyspozycji wszystkich zawodników zdrowych, tak, seniorów, no to będziemy wymagali od nich dobrych wyników. Natomiast no, młodzieżowcy jeszcze muszą się troszeczkę ograć, oczaskać, zebrać doświadczenie. Ale dzisiaj muszę ich pochwalić, bo i Malina, i Siwy naprawdę zagrali dobry mecz. I to gdzieś będzie, mam nadzieję, znowu procentowało w kolejnych spotkaniach, a też pokazywało, że warto ciężko trenować i dostawać szansę tym młodszym zawodnikom. Awansowaliście do kolejnej rundy Pucharu Polski. Spotkacie się z KKS-em Kalisz, prawdopodobnie właśnie na tym obiekcie z udziałem kibiców. Tak to ma wyglądać. No, dla Was to będzie ciężka przeprawa, bo KKS jest naprawdę niezły, jeśli chodzi. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że... Oczywiście już sobie przypisujemy, że dojdziemy gdzieś do finału. Nie, no naprawdę cieszymy się, że gramy z KKS-em i to po jakiejś tam przerwie. Te mecze pucharowe z tym KKS-em już się układały. Też jeden wygraliśmy w rzutach karnych. Także jesteśmy gdzieś tam w dobrej myśli, natomiast wiemy, że to jest liga wyżej, silny zespół, gdzieś tam naszpikowany zawodnikami po to, żeby gdzieś tam awansować do drugiej ligi, bo tak są takie, gdzieś tam można było wyczytać na ich stronie, że takie mają zamiary, że chcą awansować wyżej.